Hej, z tej strony Kasia i witam Cię z powrotem na moim kanale. Dzisiaj, jak już pewnie widzisz po tytule, będę testowała rzeczy ze sklepu Ekipa to Nosi. Myślę, że tego sklepu na pewno nie trzeba przedstawiać, wszyscy go kojarzą doskonale. Zamówiłam paczkę, która znajduje się właśnie tutaj. Jeszcze jej nie otwierałam, także zrobimy to razem. Ogólnie mam wrażenie, że coraz więcej influencerów nagrywa takie filmiki, gdzie testują rzeczy właśnie innych influencerów z ich sklepów. Ja uważam, że to jest jak najbardziej fajny pomysł, dlatego że wiadomo, często kupujemy coś w tych sklepach influencerów tylko dlatego, że ta osoba jest znana, lubimy ją i tak dalej. I jakby ta jakość tej rzeczy jest brana pod uwagę w drugiej kolejności. Ja dzisiaj zajmę się ocenianiem właśnie tej jakości i tego, jak te rzeczy wyglądają. Jeżeli chodzi o samą ekipę, ja oczywiście oglądam ich odcinki. Nie wszystkie, robię to bardzo wybiórczo, po prostu oglądam to, co mnie interesuje i osoby, które mnie bardziej interesują. Więc będę tutaj bardzo obiektywna i to, że to są ciuchy rzeczy ekipy, nie będzie miało wpływu na moją ocenę względem jakości. Oczywiście, jeżeli tutaj jesteś, bardzo Cię też proszę o zasubskrybowanie kanału, zostawienie łapki w górę i komentarza. Bardzo to pomoże w moim dalszym rozwoju. A teraz już przejdźmy do zamówienia. Okej, wygląda to w ten sposób. To są dwie paczuchy. Okej, widzę, że dostałam w prezencie jakieś karty do gry. I broszek Versof chyba? Tak. Wlepy. Dobra, przejdźmy do oceniania rzeczy. Na początek w ogóle wspomnę o tym, jak ta paczka była zapakowana. Sami przedtem widzieliście na takiej krótkiej przewidce. Podoba mi się, jak oni to pakują. Wygląda to estetycznie, kartony są bardzo w porządku. Fajnie też, że dorzucają właśnie gratisy. Czyli po pierwsze takie wlepki ekipy. Dostałam też bryloczek Versof, którego nie zamawiałam. No i karty mogą służyć do gry w Piotrusia lub Memo. Nie wiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o gratisy w przypadku tych mniejszych zamówień. Moje zamówienie łącznie chyba kosztowało około 830 zł, więc jest to sporo i wydaje mi się, że też dlatego tak te gratisy wyglądają. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku zamówienia tam dwóch czy trzech rzeczy. Jako pierwsze ocenimy sobie czapkę. Na razie jej jeszcze nie przymierzam. Ona jest dosyć spoko wykonana, aczkolwiek nie podoba mi się jej daszek. Już na pierwszy rzut oka, bo dla mnie czapki tego typu, takie bejsbolówki, muszą mieć zakrzywiony daszek troszkę bardziej. To jest bardzo minimalne. Napis jest wyszyty w miarę okej. Tutaj raczej bym się do niczego nie doczepiła. Jeśli chodzi o samo wykonanie, teraz to przymierzmy. What the fuck? Źle to wygląda. Bardzo brzydko ta czapka wygląda. W sensie, okej, ja mogę wyglądać źle w czapkach, ale zobaczcie, jaka ona jest płytka i ten daszek jest strasznie prosty. Więc to od razu zdejmuję i to zdecydowanie pierwszy minus, niestety. Sprawdziłam teraz i ta czapka kosztuje 89,99. Uważam, że jest to naprawdę dużo, zwłaszcza, że ja na przykład Zydze ostatnio kupiłam czapkę z daszkiem chyba za 95 zł, bodajże z Quicksilvera i ona jest sztosem, jeśli chodzi w ogóle o wzór, wygląd, kolor i krój, wszystko. To jest kolejna czapka, którą chciałam sprawdzić, różowa, bardziej zimowa. Co tu jest napisane na metce? Zaprojektowano w Krakowie, wyprodukowano w Polsce, więc to na pewno wielki plus, że produkują w Polsce. Natomiast jest to 100% akrylu, czyli najgorszy z możliwych skład, jeżeli chodzi o takie właśnie ciepłe rzeczy. Dlatego, że to w ogóle nie grzeje, tylko jest po prostu grube, ale będziemy się pod tym pocić zwyczajnie. Ja pierdzielę. No słuchajcie, czapka mi się niestety też nie podoba. Fajnie jest ona dosyć zrobiona, w sensie te wszystkie detale, tutaj wszyte metki i tak dalej, ale no nic poza tym. W dodatku ten akryl, no ja znowu jestem na nie, także kolejna czapka i kolejny minusik. Ta czapka kosztuje 59,99, jest troszkę tańsza. Ogólnie jak na taką zimową, fajną czapkę, to ja bym, w sensie uważam, że to nie jest dużo, ale jeżeli chodzi o tą czapkę konkretną, no to ja bym jej nie kupiła i serio uważam, że nie warto. Zapomniałam, że zamówiłam kolejną czapkę i ona też jest zimowa. Ta z kształtu jest dosyć fajna, też jestem ciekawa, co tutaj mamy. 100% poliakryl. Czyli znowu, no, dupa zbita po prostu. Przymierzmy. Okej, ta przynajmniej mi się podoba, jeśli chodzi o krój. W sensie mogłabym w takiej spokojnie chodzić. Ja ją tak tylko ubrałam też prowizorycznie. No, ale ta czapka ogólnie mi się podoba. Podoba mi się to, jak wygląda.
Fajnie też moim zdaniem jest zrobione to, to logo tutaj jest bardzo mało widoczne, co mi osobiście, powiem wam szczerze, że przeszkadza, jeśli chodzi o te sklepy influencerów, że niestety bardzo często loga typu właśnie Versov, one są takie, wiecie, jebutne po prostu na całe ubranie. Może ja też jestem już za stara na noszenie takich rzeczy właśnie typowo od influencerów, wiecie, które aż krzyczą, że hej, jestem fanem ekipy w tym przypadku. Ta czapka ogólnie mi się podoba, mogłabym w niej chodzić, aczkolwiek bardzo na minus tutaj no skład niestety. Ta czapka o dziwo jest najtańsza, ona kosztuje 39,99, a jest najfajniejsza z tych wszystkich trzech, więc jeżeli koniecznie chcecie kupić czapkę z ekipy, to wybrałabym tą czarną. Przechodzimy teraz do ubrań, bo już chyba więcej tych gadżetów tutaj nie będę miała. A nie, przepraszam, to jest jeszcze ostatni gadżet. Zamówiłam taki plecak, torbę. To jest coś w tym stylu. Ja byłam, powiem wam szczerze, tego ciekawa, bo kiedyś nosiłam takie rzeczy i... Czy ja to dobrze założyłam? Tak. Co to jest? Nie wiem, może ja to źle zakładam. Wiecie co? Czekajcie, zaraz do was wrócę. Dobra, to powinniśmy ścisnąć w momencie, jak to jest wypełnione czymś, ale... Dalej chyba będzie tak samo. Nie no, jest niby trochę lepiej, to jest teraz puste, ale i tak ja nie jestem w ogóle do tego przekonana. Dziwne to jest w kroju. Bardzo, bardzo dziwne. I ten worek kosztuje 69,99. Ja uważam, że nie jest wart swojej ceny również. Jeżeli chodzi o materiał, jest 100% skóra ekologiczna. Fajnie, że używają skóry ekologicznej oczywiście. Obniżyłam was trochę, dlatego że mam na sobie teraz dresy, które bardzo mi się podobają i powiem wam, że od razu jak je założyłam, to serio, moim zdaniem są ok. Są trochę duże, ale ja specjalnie wzięłam M-ki, bo bałam się, że S-ki mogą być jakieś za ciasne albo za krótkie, nie zmierzyłam się też dokładnie, a są sporo za duże. Ogólnie bardzo mi się podobają, patrzę jeszcze na materiał. Fajne jest to, że one mają takie nogawki dłuższe, przez to bardzo ładnie się tutaj na dole układają. Patrzę sobie od razu na cenę tego. Te dresy kosztują 139,99. Uważam, że jest to nawet, no, okej, cena za dobre dresy. Okej, mamy skład 80% bawełny, 20% poliester. Nie jest źle, słuchajcie, więc ja bym te dresy wam serio poleciła, jeżeli szukacie fajnych spodni. One nie są w kroju takimi klasycznymi dresami. Uważam, że mają w sobie taką nutkę nawet troszkę elegancji. Naprawdę mi się podobają. I co jest fajne, to tutaj mamy jedyne logo ekipy, czyli to małe E, które w ogóle znowu jest niewidoczne, tak samo jak w przypadku tej czapki. Czyli wiecie, mamy rzecz z ekipy, a nie krzyczymy, że jesteśmy jej fanami czy fankami. Możecie mi napisać, co wy uważacie, ale mi naprawdę te dresy bardzo się podobają. Jeżeli chodzi o stan, on też jest wyższy, także to bardzo, bardzo na plus. Słuchajcie, ekipa złapała pierwszego plusika. Tymi dresami jestem serio zachwycona i nie wiem, czy ja ich sobie po prostu nie zostawię. Lecimy dalej, tutaj jest bluza. Dobra, więc jest pierwsza rzecz, która już mi w tej bluzie się nie podoba i nie wiem, jak w ogóle mogli coś takiego zrobić, już wam mówię, o co chodzi. Ogólnie ta bluza jest dosyć fajna, jeśli chodzi o krój. Popatrzcie na mankiety tutaj rękawów. Moim zdaniem jest ok, jest to taki sam kolor. To jest w zupełnie innym kolorze. Gdyby to było w innym kolorze, takim wiecie, zupełnie różniącym się, byłoby ok. To wygląda jak brudny biały, więc ja bym tą bluzę musiała nosić w ten sposób. Taką właśnie zbluzowaną. No ale to też nie o to chodzi, bo niektórzy lubią po prostu nosić bluzy w ten sposób, tak? Także ja to zakrywam, żeby mi to nie psuło jednak oceny aż tak bardzo. Ogólnie bluza mi się nawet podoba, jeśli chodzi o jej krój. Jaki ja wzięłam rozmiar? To jest rozmiar M również i ona jest faktycznie taką większą M-ką jak dla mnie. Tutaj ma małą grafikę chmurki, czyli ich psa. I na górze jest taka większa grafika, muszę się jej zaraz dokładniej przyjrzeć. Podoba mi się też to, że tutaj to zakończenie, jakby jedno nachodzi na drugie, wiecie, o co chodzi, że to nie jest takie po prostu jak często w takich tańszych bluzach robione od jednego miejsca, tutaj w dwie strony. Kaptur jest niestety jak dla mnie mały, ja jestem fanką większych kapturów i też troszkę większych bluz. Cena tej bluzy, słuchajcie, po obniżce wynosi 189,99 zł.
przed obniżką kosztowała 229,99 zł. Uważam, że jest to bardzo dużo jak na taką bluzę, też muszę zaznaczyć, ta bluza jest cienka. Myślałam tak szczerze, że ona będzie taka bardziej mięsista i będzie taka, wiecie, zbita. Te droższe bluzy mają to do siebie, że bardzo często są takie właśnie zbite, fajne, a ona jest naprawdę cieniutka. Teraz mamy taką bluzę cropped, którą zaraz przymierzę i zobaczymy, jak będzie wyglądała. Dobra, przymierzmy najpierw. Nie, jeszcze raz nie. Nie podoba mi się ta bluza. Nie podoba mi się przede wszystkim jej wykończenie, które jest tak strasznie blisko szyi, a ona mnie po prostu dusi. Po drugie, spójrzcie na to. Ona jest za szeroka, moim zdaniem. Nieproporcjonalnie w ogóle do długości rękawów, które tak na opartego mogłyby być spokojnie dłuższe. Tu jest szeroka, ma strasznie nieładny krój. Serio. Zobaczcie, jak ona wygląda z tyłu w ogóle. Ja w ogóle nie jestem tego przekonana. Jeśli chodzi o kolor, to jest chyba jedyna rzecz, która tutaj mi się w miarę podoba, bo on jest taki troszkę beżowy, kremowy, ładny, ładny kolor. Myślałam, że to będzie ta jedna z fajniejszych rzeczy. 69,99 po obniżce, więc no to jest, powiedzmy, okej cena, jeżeli chcecie sobie kupić jakiekolwiek ubranie. Ale przed obniżką ta bluza kosztowała 129,99 zł, co uważam, że jest zdecydowanie za dużo jak na coś takiego. 92% bawełny, 8% elastanu, skład ok, gramatura 240, ona też jest dosyć cienka. Nie wiem, co więcej mogę o niej powiedzieć, nie polecam na pewno tego produktu. Przeszkadza mi przede wszystkim w to, ja już zobaczcie, stoję tutaj 2 minuty i do was w niej gadam, tylko 2 minuty. I ona mnie po prostu dusi tutaj. Mam ochotę cały czas ją naciągać w ten sposób. Ta koszulka wygląda tak. Jej cena to 69,99 zł. To jest cena w miarę przystępna jak na koszulkę, ale też uważam, że w tej cenie spokojnie znajdziemy coś lepszego. Ale dobrze, załóżmy, że już jesteśmy fanami ekipy i chcemy koniecznie kupić coś z jej sklepu. Ogólnie moim zdaniem koszulka jest spoko, jeśli chodzi o krój. Długość rękawa na pewno mi się podoba. Fajnie, że nie jest on taki krótki. Ciekawa jestem, jak z trwałością tych kryształków, jeśli chodzi o ten napis ekipa, bo wydaje mi się, że one bardzo szybko mogą odpadać, aczkolwiek mogę się mylić. Nie przetestowałam tego, więc nie będę na ten temat nic mówiła. Okej, to jest koszulka 100% bawełna, gramatura 180 g na metr kwadratowy, więc jak na koszulkę tutaj naprawdę bardzo, bardzo spoko. Pozwalają prać delikatnie w temperaturze 30 stopni Celsjusza, prawdopodobnie ze względu na te kryształki, ale też nie byłam taka przekonana, czy one zachowają się na tej koszulce po praniu. Tutaj mam kolejną koszulkę i ja dla porównania wzięłam sobie L-kę, żeby sprawdzić, jak ona wygląda w proporcjach właśnie do M-ki. S-ek w ogóle nie brałam, bo ja nie jestem fanką koszulek takich bardziej dopasowanych, jeśli chodzi o taki krój. Wzięłam M-ki, no i właśnie tą jedną L-kę. Ona jest troszkę tańsza, kosztuje 59,99 i uważam, że jest też troszeczkę lepsza. W kroju jest bardzo podobna do tamtej, natomiast jakoś tak, może dlatego, że to jest L-ka, bardziej proporcje moim zdaniem tutaj pasują. Znowu oczywiście ten dekolt, no ale to jest takie moje. Też spoko skład, no taki, wiecie, zwykły t-shirt, szału nie ma, nie? Ale nie wiem, serio, te rzeczy są jak dla mnie tak zwykłe i tak, no. No i mamy już ostatnią koszulkę, ona jest bardzo podobna, to jest również M-ka, krój jest identyczny jak ta czarna. Mamy grafikę, która jest taka dosyć okej dla fanów ekipy, tak mi się wydaje, bo to jest post Karola chyba w momencie, jak szukał osoby niskorosłej do swojego teamu. Uważam, że to jest spoko pomysł dla kogoś, kto właśnie lubi ekipę. No sama koszulka... Jedna rzecz w tych koszulkach mi się nie podoba, w tych M-kach właśnie, może dlatego ta L-ka była dla mnie fajniejsza, że one są tutaj bardzo opinające, jakby mi biodra, i ja jednak jestem fanką luźniejszych koszulek, tym bardziej, że one tutaj są dosyć luźne, te M-ki. Wszędzie tutaj jakby mam luz, a tu czuję się taka dosyć mocno opięta. I to jest jedyna rzecz, która mi w tym kroju właśnie nie odpowiada. Dobrze, przebrałam się już w swoje ubrania, bo jednak tak czuję się najlepiej. I podsumujmy sobie to zamówienie. Więc tak, zdecydowanie tutaj jest więcej minusów, jak dla mnie. I uważam, że te rzeczy ogólnie są porządnie wykonane.
Ja nie widziałam, żeby tam odstawały jakieś nitki, żeby coś było takie, wiecie, niedopracowane. One są dobrze wykonane, fajnie, że są wyprodukowane w Polsce. Dla mnie natomiast one są takie zbyt zwykłe. I to jest też rzecz, o której chciałam powiedzieć, bo jeżeli oglądacie ekipę, to też pewnie wiecie, że oni słyną z takich bardzo często kontrowersyjnych, troszkę niekonwencjonalnych rzeczy i tak dalej. I robią dużo bardzo zwariowanego kontentu. A tutaj nagle wypuszczają ubrania, które są jak dla mnie dosyć zwykłe i one właściwie nie mają w sobie nic szalonego. Bo to, że ta bluza ma jakąś taką grafikę, wiecie, bardziej dynamiczną, powiedzmy na tych plecach, okej, coś się na niej dzieje, ale to wciąż jest zwykła bluza. I ja na przykład, gdybym była na ich miejscu, troszeczkę bardziej postarałabym się pokombinować z krojami tych rzeczy, żeby one po prostu były dziwne, bo oni też troszkę na takich ludzi się kreują, moim zdaniem, w internecie. Nie wiem, na ile to jest ich kreacja, na ile faktyczna osobowość, ale to sobą, powiedzmy, w sieci reprezentują. Najgorzej moim zdaniem i tak wypadły te czapki, zwłaszcza ta pierwsza. To była niestety pierwsza rzecz z tego zamówienia. Starałam się później bardzo, żeby nie obrzydziła mi całego zamówienia. Wydaje mi się, że podeszłam do tematu dosyć obiektywnie. Dajcie mi znać, która z tych rzeczy waszym zdaniem podobała się wam najbardziej i przede wszystkim napiszcie, czy wy macie coś ze sklepu Ekipa i w ogóle co uważacie o ich sklepie i o tego typu sklepach influencerów. Możecie mi też napisać, jaki sklep powinnam przetestować jako następny, jeżeli chodzi o te influencerskie marki. Wpadajcie też oczywiście na Instagrama, jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału. No i do zobaczenia w kolejnym filmie w czwartek o 17:00. Buziaki! Pa, pa.